Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku programu Nie Uwierzysz. Jak co tydzień moim Państwa gościem jest Pan Stanisław Barski, badacz zjawisk paranormalnych. Dzień dobry Panie Stanisławie. Witam, dzień dobry Państwu. Panie Stanisławie, no, ponownie we Włocławku, cieszymy się bardzo. No tak. I znów będziemy troszkę mówić o Włocławku, może nawet bardziej, bo ostatnio mówiliśmy o ledwie kilku zdjęciach, teraz będzie ich sporo więcej. Myślę, że postawimy kolejną kropkę nad i dotyczącą właśnie tych wydarzeń, które miały miejsce na przestrzeni 2006 do praktycznie 2008 roku, czyli o tym bliskim spotkaniu czwartego stopnia, takim fotograficznym bliskim spotkaniu czwartego stopnia z istotami z UFO, które nam się manifestowały tutaj właśnie na terenie Włocławka, a konkretnie w kwadracie ulic Kaszubska, Planty, Kujawska i Wronia. Tutaj muszę Państwu powiedzieć, że próbowaliśmy jakby wyciągnąć UFO z tego kwadratu, no niestety nie udało się, aczkolwiek kiedy wykonywaliśmy zdjęcia w odległości kilku do kilkunastu kilometrów od Włocławka, to nie sam obiekt, ale elementy, które występowały na fotografiach, które jakby były jakby towarzyszyły obiektowi lub też były przez niego generowane, również pojawiały się na takich fotografiach. A wszystko zaczęło się 2 maja, czyli za około 2 tygodnie będzie 10. rocznica 2 maja 2006 roku. I tak naprawdę te wszystkie fotografie, poza tym, że zamieściliśmy je na stronie, to jakby czekały na takie dość dokładne omówienie, ponieważ no, w wielu mailach, w wielu pytaniach no, było wiele takich, ludzie mają wiele wątpliwości, które myślę, że dzisiaj ostatecznie wyjaśnimy. Chociaż mimo, że to się zaczęło, bo zapyta ktoś, no dobrze, no, pierwsze zdjęcie, które tu Państwu pokażemy, które zaczęło ten kontakt w 2006 roku, jest takim no, przypadkowym zdjęciem. Przypadkowym, ale nie do końca przypadkowym. Ponieważ ja już wcześniej fotografowałem obiekty, których nie widziałem okiem i które gdzieś tam spoczywały sobie w rodzinnym archiwum, a które dopiero ujrzały światło dzienne, kiedy właśnie zaczęliśmy fotografować, zarówno ja i moja córka, jak i jej chłopak, zaczęliśmy fotografować tutaj ten obiekt lub też obiekty w rejonie Plant, to oczywiście później zaczęliśmy przeszukiwać archiwa rodzinne i okazało się, że wcześniej, co prawda niewielkie te obiekty, ale na tych zdjęciach były ewidentne obiekty, na które po prostu w tym czasie nie zwracałem uwagi. Jeżeli zaś chodzi o właśnie ten powiedziałbym incydent, z UFO, który zaczął się 2 maja 2006 roku. To tak jak mówię, no, trzeba było 10 lat, trzeba było pewnych sytuacji, które w moim życiu się wydarzyły, żeby dzisiaj tą sprawę jakby zamknąć, postawić tą kropkę nad i rozwiać wszystkie wątpliwości ludzi, którzy pytają. Więc może zacznijmy tak. Będziemy Państwu pokazywać na ekranie zdjęcia w kolejności. W kolejności zdjęcia, które zostały wykonane właśnie około godziny 4:20 z groszami. Już tam nie pamiętam, na Exifie. Właśnie z drugiego piętra w bloku na ulicy Kaszubskiej. Na tej pierwszej fotografii praktycznie pojawiło się coś obok anteny, coś jakby gałąź w powietrzu, a ponieważ no, te zdjęcia były wykonywane aparatem cyfrowym, więc skoro na obiektywie nie było niczego, co mogłoby spowodować taki efekt, zatem no, zdjęcie zostało powtórzone i drugim zdjęciem jest właśnie to zdjęcie z tym obiektem. No, możecie sobie Państwo wyobrazić wrażenie, jakie jest, kiedy człowiek wykonując zdjęcie widzi na matrycy czy ekranie aparatu cyfrowego tego typu obiekt. Ja zdaję sobie sprawę z tego, o czym zresztą często mówię, zdaję sobie sprawę z tego, że
jeżeli ktoś przyszedłby do mnie z serią takich zdjęć, to ja tak naprawdę do końca trudno mi byłoby uwierzyć, bo jest zupełnie inaczej, jeżeli człowiek sam to wykona i wie, że takie zdjęcia rzeczywiście, na tych zdjęciach się pojawiają te rzeczy. Natomiast no, trudno jest przekonać ludzi, bo rzeczywiście tutaj no, bez cienia jakiejś zarozumiałości mogę powiedzieć, że są to jedne z najlepszych zdjęć UFO na świecie. Są niewątpliwie zdjęcia jak chociażby z Tennessee z 98 roku, które seria pięciu zdjęć przedstawia UFO w pełnej krasie, duży obiekt, natomiast z tak bliska, bo praktycznie ten obiekt jest z odległości kilkudziesięciu metrów. Ja jeszcze osobiście nie widziałem zdjęć na świecie, przynajmniej tak wyraźnego obiektu. Ale wracamy jakby do oczywiście, kiedy to zdjęcie zostało wykonane, więc naturalną rzeczą jest, że człowiek fotografuje dalej. Fotografuje dalej z uwagi na to, że no być może ten obiekt się pojawi na kolejnym zdjęciu. No w tym przypadku niestety tak się nie stało. Państwo cały czas zobaczycie kolejno następujące fotografie, które no, wykonywaliśmy w odstępie kilku czy kilkunastu sekund. Oczywiście no, niesamowite było napięcie, bo czekaliśmy, czy ten obiekt się znowu pojawi. Niestety tym razem obiekt się nie pojawił, za to pojawiły się różne smugi, jakby obiekt pokazał cały proces swojej materializacji lub też dematerializacji. Tutaj muszę na początku powiedzieć jedną bardzo istotną rzecz. Najczęstszym pytaniem ludzi jest, dlaczego ten obiekt jest na skraju zdjęcia. On jest praktycznie na wszystkich zdjęciach, jest na skraju zdjęcia. A ja odpowiadam, nie wiem. Po prostu nie wiem, dlaczego. Być może istoty, które były w tym obiekcie, jakby przewidywały reakcje ludzkie i pozostawiły odrobinę niepewności dla tych sceptyków. Aczkolwiek myśmy przecież chyba dwa tygodnie temu, omawiając ten obiekt nad Włocławkiem, który został na tym archiwalnym zdjęciu wykonany, on również jest na skraju zdjęcia. On również cały się nie pokazuje. Ale jeżeli chodzi o historie, które się działy właśnie, a które się zaczęły 2 maja 2006 roku, tutaj mieliśmy do czynienia z pewnym nowym elementem w kontakcie z UFO, no, które ten kontakt, przyznam Państwu, no, spadł na nas tak zupełnie niespodziewanie. My byliśmy przynajmniej na to, nie byliśmy na to przygotowani. I tutaj występuje pewien element nowy, a mianowicie taki, że UFO lub te istoty, które tam w tym obiekcie się manifestowały, oczywiście obiekt był, wszystkie zdjęcia, które są tego obiektu wykonane, które Państwo tu zobaczycie, obiekt był niewidoczny dla oczu. Myśmy po prostu tak, no, że tak powiem, na czuja w różnych kierunkach wykonywali te fotografie. I tak jak powiedziałem, 6 maja jest ta seria fotografii, właśnie które się zmieniają u Państwa na ekranie. Natomiast kiedy zauważyliśmy, że na następnych fotografiach, które zostały wykonane gdzieś po około 2 tygodniach, tu już Państwo widzicie, że to jest ten sam blok, natomiast już kasztany zakwitły, więc to jest już gdzieś około 7-8 maja. Na 4 zdjęciach, które zostały wykonane w odstępie około 7 minut, jest ten obiekt, tylko jest jakby troszkę inny. Inaczej się manifestuje, ale też muszę Państwu powiedzieć, że te fotografie były wykonywane innym aparatem. Nie wiem, czy ma znaczenie rodzaj aparatu. Myślę, że nie. Natomiast ponieważ wykonywaliśmy w sumie te fotografie, które Państwo będziecie widzieli, w sumie 5 różnymi aparatami cyfrowymi,
I właśnie zwróciliśmy uwagę na jedną rzecz, że jakby każdy aparat albo obiekt zmienia swój kształt i wygląd, bo jeśli chodzi o UFO, jest to możliwe, jest to w ufologii znane od lat. Natomiast ponieważ wiedza ufologiczna, którą posiadałem wtedy, podpowiadała mi, że obiekty również UFO reagują na myśli, o czym zresztą już w latach 50. Mówili piloci amerykańskich myśliwców, którzy usiłowali przechwytywać UFO lub też wręcz zestrzelić. Piloci meldowali, że w momencie, kiedy pomyśleli, nie kiedy odbezpieczyli karabin maszynowy w samolocie, tylko kiedy pomyśleli, że odbezpieczą, UFO już odskakiwało na bezpieczną odległość. Zatem oni wprost w meldurkach pisali, że załogi UFO reagują na ich myśli. Dlatego w momencie, kiedy podjęli decyzję o odbezpieczeniu broni i ewentualnym jej użyciu, UFO odskakiwało. No tu oczywiście tak na marginesie powiem, że UFO odskakiwało niejako z grzeczności, ponieważ możliwości UFO są takie, że poradziłoby sobie nie tylko z jednym samolotem, ale myślę, że z wszystkimi na świecie. Tutaj pojawili się ludzie, którzy zachowują się, czy zachowywali i zachowują nadal, jak niespełna rozumu, którzy za wszelką cenę próbują gdzieś tam na forach internetowych robić z nas oszustów, którzy po prostu nie mogą znieść tego, że sami biegają z aparatami. No ale to szkoda czasu. W każdym razie są tacy ludzie. Natomiast tu jeszcze Państwu pokażemy kilka zdjęć zastosowaniem takich efektów solarnych czy po prostu innych, żebyście Państwo sobie popatrzyli, jak to wygląda. Ale wracając do tego, że UFO reaguje na myśli, postanowiłem jakby skorzystać z tego. No i oczywiście próbowałem jakby zachęcić UFO telepatycznie, żeby w końcu pokazało się całe. No i oczywiście zrobiłem taki pewien, może ja chciałem zaskoczyć UFO, ale niestety UFO zaskoczyło mnie. Nie wziąłem pod uwagę tego, że skoro reaguje na nasze myśli, to jednak zna nasze myśli. Otóż pożyczyłem 6 aparat od mojego kolegi o takich dość wysokich parametrach. No i oczywiście zaprosiłem jakby telepatycznie UFO do tego, by się całe zamanifestowało. No więc wykonaliśmy tam w sumie kilkadziesiąt zdjęć. No i oczywiście na jednym zdjęciu to UFO się zamanifestowało. Tyle, że najprawdopodobniej przewidziało, że te parametry aparatu są wyższe, ponieważ odskoczyło w kierunku Tesco bardzo wysoko. Obiekt pokazał się cały, co prawda również na skraju zdjęcia, ale mimo wszystko obiekt jest cały zwrócony do nas jak moneta w sposób taki, powiedziałbym, prostopadły do osi aparatu fotograficznego. To jest jedyny przypadek, gdzie UFO właśnie tak zareagowało. Natomiast pozostałe zdjęcia, jak Państwo widzicie, na pozostałych zdjęciach są takie energie. Jeśli chodzi o to miejsce, gdzie to UFO się manifestowało, o tę energię, to my mamy ją na kilkuset, gdzieś około 500-600 zdjęciach. Ponieważ one są podobne, zatem nie zamieszczaliśmy wszystkich, natomiast mamy je w archiwum. Ale wrócę jeszcze na moment do tego jakby zachęcenia UFO lub też bardzo często piszą do mnie ludzie, dobrze, Panie Stanisławie, skoro ten obiekt manifestował się na skraju kadru, to trzeba było podnieść aparat do góry. No tak, tylko że gdybym ja widział ten obiekt, to pewnie, żebym go wykadrował w centrum kadru. Natomiast to obiekt decydował o tym, w jaki sposób nam się zamanifestuje i w którym miejscu. I tak jak powiedziałem, to są właśnie też efekty. No ale w każdym razie wykonaliśmy kilka zdjęć również powyżej tego obiektu, jakby nad tym blokiem. No i tam Państwo zobaczycie, są takie białe kreski. Co prawda na jednym tym z 6 maja jest taki obiekt w kształcie dwóch złożonych misek, obiekt bardzo podobny
innych obiektów tego typu i bardzo podobnych, które zostały fotografowane na całym świecie. Tutaj właśnie są kolejne cztery zdjęcia, te, o których mówiłem, które zostały wykonane innym aparatem fotograficznym. Tu już Państwo widzicie, że już kasztany zakwitły, więc to jest te 7 minut, gdzie obiekt tu na jednej fotografii wygląda, jakby był w ruchu. Tu właśnie widać ten obiekt powiększony, przybliżony, który się nam pokazał cały, ale jednak odskoczył daleko. A te zdjęcia właśnie, to już ten obiekt jest bardzo daleko, tu już jest oczywiście cały czas ten aparat o tych wyższych parametrach. On jakby pilnował, żeby nie za wiele szczegółów zostało jakby zarejestrowanych. Tutaj są takie zdjęcia, które już później robiliśmy w różnych kierunkach. Cały czas ten obiekt w tym rejonie przebywał. Ale tak jak powiedziałem, on się nie dał wyciągnąć z tego rejonu, na przykład no, gdzieś tutaj w rejon stacji, bo również próbowaliśmy, objęliśmy jakby fotografowaniem całe niebo nad Włocławkiem, jednak nie, obiekt po prostu manifestował się tylko i wyłącznie tam. Panie Stanisławie, tutaj sobie pozwolę przerwać, bo to, co tutaj tak mi się rzuciło w oczy, kiedy przeglądamy tak te zdjęcia, to ta różnorodność, że mamy jakby zupełnie różne obiekty na kolejnych fotografiach. Na jednych widać dużo szczegółów, na innych nie, na innych to są jakieś smugi światła. Z czego to wynika? Myślę, że to są efekty, być może przejścia międzywymiarowego, bo tak naprawdę bardzo często zastanawiam się, czy to UFO, to ten duży obiekt, który manifestuje się bardzo blisko, czy jest to obiekt materialny? Czy nie jest to hologram, który może być rzucany na matrycę aparatu z precyzją dość dokładną przez jakiś obiekt inny, który jest gdzieś dalej, który w ten sposób potrafił podtrzymywać ten kontakt i na tą matrycę rzucać nam te zdjęcia. Być może też, co by sugerowało trzecie z tych zdjęć, które już były wykonane, kiedy te kasztany zakwitły, te właśnie w przeciągu 7 minut, te cztery zdjęcia, na jednym z tych zdjęć, tu muszę Państwu powiedzieć, że o ile dobrze pamiętam, tak, to właśnie chodzi konkretnie o to zdjęcie w ruchu. Tutaj ten obiekt jest ostry, natomiast na tym trzecim zdjęciu on jakby próbował, zrobił gwałtowny ruch. No, biorąc pod uwagę naświetlenie tutaj, w tym momencie nie pamiętam w Exifie czasu naświetlania, ale myślę, że gdzieś około 1,250 sekundy, więc ruch w tak krótkim czasie musiał być przeogromnie błyskawiczny, skoro nastąpiło na fotografii jakby rozmycie tego obiektu. Albo też druga opcja może być taka, że obiekt jakby teleportował się z innej rzeczywistości do naszej i być może w tym momencie pozwalał się nam fotografować. Być może na którymś ze zdjęć właśnie pokazał ten moment błyskawicznego przejścia do innego wymiaru. Więc tutaj możemy sobie dywagować. No, posiadamy za małą jeszcze wiedzę. Ja czasami obawiam się, że wiedza, która dotyczy w ogóle problemu UFO, być może dla nas, dla naszego ludzkiego rozumu nigdy nie będzie osiągalna, że po prostu my tego nie zrozumiemy, że na poziomie tu fizycznym naszego istnienia tego nie zrozumiemy. Chciałbym jeszcze taki dość zabawny i ciekawy aspekt powiedzieć, a mianowicie dotyczący jakby tego takiego intelektualnego kontaktu, czy też jakby oczekiwania zachowań UFO, czy też jego odpowiedzi na nasze zachowania. Bo nie ulega wątpliwości, że podjęliśmy jakąś taką intelektualną grę z czymś nieznanym. UFO jakby przyjęło oczywiście naszą próbę kontaktu, ale cały czas jakby kontrolowało, czy też decydowało o tym, na jakim poziomie ten kontakt będzie następował. I kiedy zapytałem w myślach, jakby takie stwierdzenie, że czasami ten nasz kontakt przypomina rozmowę telefoniczną, no to tak, żeby było śmieszne. Na kolejnym zdjęciu sfotografowaliśmy taką
słuchawkę telefoniczną z energii białej, tak jakby rzeczywiście UFO potwierdziło, że jest to jakby taka forma rozmowy. No, myślę, że ta słuchawka jest takim symbolem. Były już wtedy oczywiście aparaty, telefony komórkowe, no ale myślę, że chodziło o rozpoznanie i rzeczywiście do złudzenia to zdjęcie przypomina słuchawkę telefoniczną. Tutaj te zdjęcia są jakby od innej strony. Tak, zdjęcia... To są zdjęcia, które już dwa tygodnie temu omawialiśmy. Pamiętam właśnie te zdjęcia. Tutaj mamy w kolejności trzy fotografie, gdzie one jakby o milimetr na każdej fotografii. Oczywiście te fotografie były robione w opcji 6 klatek na sekundę, więc żeby było ciekawiej, na trzech klatkach tutaj ten obiekt jest. Oczywiście w rogu to są powiększenia tego obiektu. Państwo sam obiekt widzicie u samej góry. Chciałbym jeszcze wrócić na moment do próby zarzucania nam manipulacji, że myśmy te zdjęcia w jakiś sposób podrzucali, podwieszali, no tam są różne rzeczy. Ja myślę, że ludzie, którzy tam mieszkali, bo przecież robiliśmy to w środku osiedla, niewątpliwie obserwowali nas, a może nawet czasami się denerwowali, że wieczorem błyskaliśmy lampami im w okna, ale no myślę, że skoro dookoła były 4 czy więcej bloków, w których no jest po kilkadziesiąt przynajmniej okien, więc na pewno próby jakichkolwiek manipulacji zostałyby zauważone. W każdym razie niewątpliwie ludzie, którzy tam zamieszkują, a którzy będą ten program oglądać, nie przypuszczają, że przez okres ponad 2 lat w tym miejscu działy się takie rzeczy, był ten kontakt. No i oczywiście była ta podjęta gra intelektualna z nami, która trwała do końca 2008 roku. Oczywiście ja mówię, staram się Państwu to omówić w takim bardzo dużym skrócie, bo po prostu nie sposób, z uwagi już chociażby na to, że minęło ponad 10 lat, pamiętać wszystkiego, a także nie sposób jakby w jednej audycji wszystko opowiedzieć. Jedno mnie frapuje w całej tej sytuacji. Wspomniał Pan o tym, że UFO podejmuje taką swego rodzaju grę o tych grach umysłu, że UFO odczytuje się, pojawia ta sytuacja z manifestacją kształtu słuchawki. Po co obce istoty miałyby podejmować tego typu gry z ludźmi? Myślę, że takie gry podejmowane są na całym świecie, poczynając od manifestacji, a myślę, że to zależy od stopnia zaangażowania czynnika ludzkiego, czyli strony ludzkiej, jakby w proces próby poznania UFO, innych istot, otwarcia się na wszechświat. No przede wszystkim też tutaj mamy do czynienia, moim zdaniem, mamy do czynienia z tak zwanymi istotami, których umownie nazwałem błękitnymi. To są istoty, które, co ciekawe, nie są nawet znane wszystkim ufologom. To są istoty, które są jakby najwyżej harmonijnie zgrane z wszechświatem. Są to istoty, które niosą miłość. Są to istoty, które jakby są bardzo otwarte dla wszelkich istot, w tym w celach eksploracyjnych, również poznawczych, również rodzaju ludzkiego. Oczywiście tutaj ktoś mógłby zapytać, akurat Barski został wybrany. Ja nie zostałem wybrany i nigdy nie czułem się w jakikolwiek, ani przez moment, sposób wybrany. Myślę, że jestem pewnym narzędziem, które tutaj jakby za pomocą którego chociażby cykl audycji, które tutaj prowadzimy, również w jakiś sposób przybliżają społeczeństwu problem. I myślę, że takie jest moje zadanie. I
Być może dlatego te istoty po prostu zamanifestowały się nam na zdjęciach, a nie komuś innemu. Tak pomyślałem, może jest troszeczkę na odwrót, tak jak jest to główne hasło przewodnie w serialu z archiwum Mix. I want to believe, chcę wierzyć. Może też kwestia uwierzenia w istoty pozaziemskie ma wpływ. Ja myślę, że użył tu pan niezobowiązująco określenia uwierzenia, bo ja podkreślam to wszędzie, zresztą moi koledzy również, że problem UFO nie jest przedmiotem wiary, tylko wiedzy. I tutaj oczywiście my możemy wierzyć, że ktoś szedł i widział coś wieczorem i twierdzi, że to było UFO. Możemy mu wierzyć lub nie. Natomiast tutaj mamy zdjęcia, tu mamy twarde dowody. Mało tego, mamy zdjęcia czegoś, czego nie widzi ludzkie oko. Oczywiście również były próby jakby sugerowania, że to jest jakaś tajna ziemska technika wojskowa. Więc umysł ludzki jest tak skonstruowany, że będzie wyszukiwał takich uspokajających go informacji, że no wszystko, nawet te najbardziej tajne ziemskie obiekty nas uspokajają, że to jednak nie jest nic obcego. Czyli my mamy taki ten atawistyczny, wyrodzony lęk przed nieznanym, który każe nam szukać rozwiązań ziemskich, czyli takich, które uspokoją nas. Panie Stanisławie, myślę, że bardzo wyczerpująco opisaliśmy te zdjęcia. Po 10 latach od początku tamtej serii opowiedział pan wszystko, takie troszeczkę rozliczenie z tematem, jak bym powiedział, postawienie kropki nad i. Myślę, że jeszcze w przyszłym odcinku opowiemy państwu na taki incydent, który zaistniał, gdzie UFO wyraźnie zamanifestowało swoją potęgę. W takim razie nie mogę się doczekać. Brzmi bardzo sensacyjnie. No, niewątpliwie. Hollywoodzko wręcz. Wręcz hollywoodzko. W takim razie oczekujemy na następny odcinek. Mam nadzieję, że z pana udziałem w studiu również u nas we Włocławku. Myślę, że uda się być mi, więc pewnie dokończymy, postawimy tą kropkę nad i już w ogóle nad tym właśnie bliskim spotkaniem we Włocławku. W takim razie dziękuję panu za dzisiejszy odcinek, a państwu dziękuję za uwagę. No i zapraszam na naszą następną audycję już za tydzień. Jak zwykle moim państwa gościem będzie pan Stanisław Barski, badacz zjawisk paranormalnych, który dziś obiecał nam, że następny odcinek będzie jeszcze lepszy. Ja również dziękuję i pozdrawiam państwa właśnie od tych błękitnych istot, które niosą w swoim przekazie, no przede wszystkim miłość.